Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana posła Wojciecha Jasińskiego oraz pana posła Pawła Szałamachy. Bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, spółka KAI Chemistry, zależna od Jana Kulczyka, ogłosiła wezwanie na 66% akcji Ciechu po 29,5 zł. Jeśli Skarb Państwa na to wezwanie odpowie, a można przypuszczać, że to się nie obyło bez zakulisowych porozumień, to Skarb Państwa straci dużą spółkę. To znaczy dzisiaj, czy ona jest duża, to już jest pewien problem. Przypomnę, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości akcje Ciechu z 30, około 30 zł doszły do 130, 150, nawet 170. I Ciech się rozwijał, miał opinię dobrze, sprawnie zarządzanej spółki z przyszłością. Rozpoczął także wejście na obce rynki, na rynek niemiecki, na rynek rumuński. W 2007-2008 roku do Ciechu przyszli spece od gospodarki i natychmiast zaczął się spadek. Przedtem Ciech budował dwie nogi, dywizję sodową, dywizję żywiczną, przejmował nowe spółki, przejmował zamek. Strategii rozwoju, która została wyrzucona, była to strategia nastawiona na rozwój, była to strategia także dobrze oceniana zarówno przez rynki, jak przez prasę ekonomiczną, przez ekspertów. Dziś spółka Ciech zwija się i to się zwija mocno. Przed 2 laty został sprzedany Zachem, który został doprowadzony w sposób zgoła groteskowy do upadku. W zasadzie został najpierw sprzedany rynek przede wszystkim Zachemu, a w ślad za tym musiał upaść bydgoski zamek. Zamek zwalnia pracowników. Jeśli spółka zostanie sprzedana, a dotychczasowe działania także nowego właściciela skłaniają do przypuszczeń, że będzie mógł się starać tylko zrealizować zyski, dalej sprzedać spółkę, nie wiadomo, co się z nią może stać. Rynek Ciechu został sprzedany, Ciech funkcjonuje coraz gorzej. Wzywamy ministra Skarbu Państwa do nieodpowiadania na wezwanie i do podjęcia inicjatywy restytucji Ciechu. W Polsce brak jest nam przemysłów o charakterze takim, które by za sobą niosły pewien postęp techniczny. Chemia jest zdecydowanie tą częścią gospodarki, którą powinniśmy rozwijać, która może dawać zyski, która może także kreować miejsca pracy. W Polsce jest z tym coraz gorzej. Jedną z powodów dezindustrializacji Polski jest także zwijanie się przemysłu chemicznego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Szałamachę. Dziękuję. Kilka zdań o szerszym tle, o tej roli przemysłu chemicznego. Proszę państwa, statystyki GUS-u są, powiedziałbym, bezwzględne. To znaczy, my mamy ujemny bilans handlowy w handlu chemikaliami jako kraj, rok do roku, od 3 lat narastający, i on sięga rzędu 35 miliardów złotych rocznie. Dlatego między innymi wówczas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość decydowało o sprawach Skarbu Państwa i gospodarki, my postawiliśmy na rozwój przemysłu chemicznego po to, żeby te chemikalia, które importujemy, zacząć produkować w kraju po prostu, żeby kilka z tych dziesiątek miliardów złotych zostało w Polsce. I tak wyglądała strategia rozwoju Ciechu wówczas, bo to wówczas Ciech z takiej czysto spółki, powiedziałbym, skoncentrowanej jedynie na sodzie w kraju oraz na obrocie chemikaliami, pozyskał organikę sarzynę w Polsce i pozyskał właśnie bydgoski Zachem, czyli produkcję TDI, produktu używanego w przemyśle montażowym do produkcji pianek. Gigantyczny rynek, naprawdę gigantyczny rynek w Polsce. No i co się później stało?
W związku z tym nasze zamierzenia były, ażeby rozbudowywać te ciągi produkcyjne. Te chemikalia, które są dotychczas importowane, należy po prostu budować instalacje w Polsce. W przypadku Ciechu instalację aminy, tą, którą importujemy, tak żeby krok po kroku przerabiać w coraz bardziej skomplikowane frakcje. 2008 rok, wyrzucenie tej strategii do kosza rozwoju, oczywiście z automatu niejako, no, w związku z tym, że strategia rozwoju była przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, czy raczej przez zarząd powołany w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to z automatu nowa ekipa to wyrzuciła do kosza. Uzależniła spółkę od dostaw aminy, bo podpisała wieloletnią umowę na dostawę aminy z bardzo kapryśnym partnerem amerykańskim. A jeszcze w dodatku, w związku z tym, że zarząd całkowicie nie znał się na zarządzaniu firmami, zarząd powołany już przez Platformę nie znał się na zarządzaniu firmami, bo to byli ludzie, którzy przechodzili ze spółki do spółki w ramach Kujawsko-Pomorskiego Województwa i Bydgoszczy z nomenklatury partyjnej do poszczególnych spółek. Dzisiaj ludzie, którzy doprowadzili do upadku Zachem, są w spółkach zależnych od prezydenta Bydgoszczy. No to wyrzucili to do kosza, podpisali niekorzystną umowę, która spowodowała, że po kilku latach ta produkcja w ogóle się nie opłacała. Dziś w Bydgoszczy nie produkuje się już chemikaliów. Ciech grzęźnie i Ciech w następnym kroku to, co kupił w 2007, czyli drugą firmę, jedną zamknął, zamknięty bydgoski Zachem, a Organika Sarzyna na sprzedaż. I teraz pojawia się to wyzwanie za te 29 zł. Firma, jak to było powiedziane, w najlepszych latach kosztowała kilka razy tyle. My uważamy, że po pierwsze należy oczywiście nie odpowiadać na to wyzwanie, a po drugie należy opracować i wdrożyć strategię rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. I to nie tylko w przypadku Ciechu, ale także oczywiście w przypadku Tarnowa, drugiej dużej grupy chemicznej, ale także w przypadku Orlenu i spółek zależnych w tej firmie. To jest potencjalny, gigantyczny rynek. Polska posiada zasoby w postaci właśnie już spółek Skarbu Państwa, inżynierów, laboratoriów w różnych politechnikach. Także jest silna branża prywatna chemiczna w Polsce. Tak? Jest kilka firm prywatnych. My uważamy, że to jest potencjalnie sektor, który oferuje największe możliwości w miarę szybkiego odbicia się, to znaczy zmiany tych relacji handlowych w ciągu 3-4 lat dobrego zarządzania, wyszlibyśmy na pozycję, może nie zdyktowaliśmy, żeby byli w całości tego ujemnego bilansu, ale to by wyglądało już zdecydowanie inaczej. Tylko muszą się znaleźć naprawdę kompetentni ludzie zarówno w spółkach Skarbu Państwa w zarządach, jak i w Ministerstwie Gospodarki, jak i w Ministerstwie Skarbu. A na dzisiaj wymóg minimum konieczny to jest po prostu nieodpowiadanie na wezwanie KI, Chemistry, co do sprzedaży Ciechu, odbudowa tej firmy.